Minęło już ponad rok od czasu zmian na kierowniczych stanowiskach w Domu Kultury, OPS i OSIR. Jak pan ocenia pracę nowych dyrektorów? Rok to jest za mało, aby ocenić w sposób taki zobiektywizowany. Jeśli chodzi o Dom Kultury, chcę przypomnieć, że nie chcę wracać do całej tej polemiki, która była nacechowana emocjami. Emocje opadły, Dom Kultury działa, moim zdaniem prawidłowo działa. Bez fajerwerków, ale bez wpadek. Mam zaufanie do pani dyrektor. Jest rzetelna, a to jest za krótki okres, żeby wystawić cenzurkę bardzo dobrą, no na pewno nie bardzo złą. Bardzo dobrą, dobrą, bo między takimi ocenami się moja, powiedzmy, w takich granicach moja ocena by się zawierała. Dajmy pani dyrektor szansę. Jeśli chodzi o OSIR, widać pewną dynamikę po zmianie dyrektora, aczkolwiek pan Marian Kulikowski położył ogromne zasługi swego czasu dla rozwoju, utrzymania OSIR-u i nie wolno tego zapomnieć. Trzeba mu oddać honor. Ale rzeczywiście pan Marek Kusłowski swoją dynamiką w niektórych swoich decyzjach imponuje i to mnie cieszy. Tym bardziej, że jest to człowiek, który czuje sport i który sam uprawia sport. Ale pozwólcie mi państwo na dokonanie oceny za jakiś czas, za 2, może 3 lata. Nie przeszkadzam ani pani dyrektor Domu Kultury, nie przeszkadzam pani dyrektor, panu dyrektorowi OSIR-u. Jeśli chodzi o zmianę na stanowisku szefa OPS-u, uważam, że to była dobra zmiana i to też chcę podkreślić, bo ja nie cierpię takiej negatywnej, jednoznacznej negatywnej oceny tych, którzy odeszli. Są tacy, nawet internauci, których pozdrawiam teraz, którzy żyją tym, żeby swojej żółci troszeczkę sobie ulać i żeby ocenić kogokolwiek, cokolwiek, kto by nie robił, czy dobrego, czy złego, oni są zawsze lepsi. To są takie wielepy. Wiesława Szymborska chyba nazwała ich wielepami. Oni wiedzą lepiej, wszystko wiedzą lepiej. Są najbardziej poinformowani, jeśli chodzi o poziom sportu, medycyny, wojska, samorządności itd. I siedzą sobie za komputerem i wylewają swoją żółć. Szkoda waszej energii, szanowni państwo, ale rozumiem was, to tak na marginesie. Więc ja też nie oceniam działalności pani Danuty Grabowskiej, byłej wieloletniej szefowej OPS-u w sposób jednoznacznie negatywny. Natomiast zmiana wydaje mi się pozytywna. Przede wszystkim jeśli chodzi o 2 obszary. Obszar pewnej zdolności współpracy z instytucjami, które współfinansują projekty. Zarówno pani Agnieszka Iwanowska, jak i jej współpracownicy, z którymi tworzy zespół, rzeczywiście pod tym względem są dobrzy. Tu Justyna Karkiewicz również się do tego przyczynia. I wydaje mi się, że OPS idzie w dobrym kierunku. Powiem coś ważnego. Ja niezbyt dużą, może niezbyt interesowałem się, czy wgryzałem się w problematykę, jaką OPS mógłby, powiedzmy, którą mógłby się zajmować. Szczególnie chodzi o ludzi wykluczonych, szczególnie jeśli chodzi o ludzi pokrzywdzonych i szczególnie jeśli chodzi o ludzi dotkniętych różnymi chorobami społecznymi. Wydaje mi się, że na ten obszar powinniśmy zwracać coraz większą uwagę i powiem coś, co może być niepopularne. Niektórzy twierdzą, że powołanie tego zespołu pod przewodnictwem ministra Łukowicza było wyłącznie ruchem politycznym. Ja wczoraj byłem w kancelarii premiera i rozmawiałem z wicedyrektorem departamentu, który
działa pod kierownictwem pana ministra Rukowicza. Moim wieloletnim znajomym, byłem sportowcem, znamy się od kilkudziesięciu lat. Właśnie ponad godzinną rozmowę sobie na ten temat ucięliśmy i obaj doszliśmy do wniosku, że to nie jest ruch polityczny, to jest być może zainicjowanie czegoś, co w Polsce jest konieczne. Wielkiej debaty na temat rzeszy ludzi wykluczonych. I wydaje mi się, że pod kierownictwem pani dyrektor Iwanowskiej i tego zespołu również tę debatę w Gołdapi trzeba rozpocząć. Ja nie mówię tylko o bezdomności, ja nie mówię tylko o biedzie, ja nie mówię tylko o zasiłkach, ale również o ludziach dotkniętych chorobami, różnego rodzaju chorobami społecznymi, że tak eufemistycznie się wyrażę, którzy powinni być objęci opieką OPS-u, a jeśli nie są objęci, tylko ze względów finansowych. Wierzę w ten zespół, wierzę, że to nam się uda. Generalnie te zmiany oceniam dobrze. W przypadku OSIR-u to była naturalna zmiana, bo dyrektor Kulikowski odszedł na zasłużoną emeryturę. W przypadku Domu Kultury przyczyny są bardziej złożone. Nie chciałbym do tego wracać, bo emocji było aż nadto półtora roku temu. W przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej uważam, że ta zmiana też poszła w dobrym kierunku, bo ten ośrodek rozszerzy spektrum swojego działania nie tylko w teorii, ale również w praktyce.